Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Garn. Wszystkie linki macie w opisie do Discorda, Twitcha i tak dalej, możecie Instagrama, mój drugi kanał vlogowy zasubować, dać lajka, wszystko wiadomo. Słuchajcie, wykonywałem sobie misję od poprzedniego odcinku z tymi kapliczkami, bo one były dość oddalone daleko, więc pomyślałem, że to będzie w miarę nudna misja i nic się nie wydarzy, więc wykonywałem tę misję. I kiedy zbliżyłem się do ostatniej kapliczki, którą chciałem podnieść, została mnie cutscenka, więc dzisiaj w miarę nietypowo, bo właściwie chyba pierwszy raz zaczynamy cutscenką. A nie, no w sumie no zazwyczaj rozpoczynałem grom i dopiero później była cutscenka. No ale chwilę później była od razu cutscenka, więc w sumie to każdy odcinek zaczynamy cutscenką. Dobra, nieważne, bo nie spodziewałem się, że będę musiał nagrywać, więc zobaczmy, co tu się dzieje w ogóle. Lajka możecie zostawić, nie wiem, czy A co mówiłem. ci do tego? Coś ci za jedni. Jesteśmy zwiastunem błyskawicy, ciężką kroplą z chmury. Ta błyskawica zwie się nad człowiekiem. Co? Miejscowi twierdzą, że bogowie są niezadowoleni. Nie boicie się ich gniewu? Gniewu bogów? Bogowie są martwi. My usuwamy tylko ich rozkładające się szczątki, trujące zarzewie szkodliwego zabobonu. Wspaniale. W takim razie może teraz po sobie posprzątacie, a potem wrócicie usuwać zarzewie tam, skąd przyszliście. Mistrz Friedrich z Ochsenfurtu rzecze, że bogowie umarli. Religia to opium dla ludu. Prosty lud lęka się jeno religii i kapłanów, nie bogów. A ten strach zakuwa nas w okowy ciemnoty. Powinniśmy stworzyć nową moralność, albo i obejść się bez moralności. Pasuje. Nawet w dzisiejszych czasach z czasem. No nie, niszczymy kapliczek, panowie, bo ja tu babuńce obierzałem, więc wszystko w porządeczku. No ale nie. Zabawna ta wasza szopka, ale już się trochę znudziłem. Wynoście się stąd. Nie wracajcie. Bo co? Bo pójdę po panią z dziekanatu. Represje? Bić pachołka reżimu! Jakby do cyrku złapał. No durny jak budżet jest, ale dobrze, że chociaż na pięści się pobijemy. Mogę chociaż użyć sekwen? Mogę. Nie chcę was, panowie, zabijać kurwa mieczem, ale coś czuję, że mógłbym ten miecz wyjąć. Na wszystkim kurwa z miecza. Napierdolić. Ale na pięści też całkiem spoko. Nie spodziewałem się walki, tutaj miała być przygoda spokojna. Miałem sobie tylko usiąść, rozegrać tą misję, wykonać, zebrać trochę golda. Może jakieś zlecenie, odkryć znaki zapytania, jakieś tutaj skarby. Ale dobrze, ale tak sobie zaczniemy. Teraz wejdę w ten tryb odcinkowy, bo teraz tylko chciałem na chwilę otrzymać wam, żebyście widzieli ten początek, dlatego, znaczy ten początek, ten koniec misji, dlatego rozpocząłem nagrywanie, ale zaraz porobię sobie wszystkie znaczniki, zapytajniki jakie są i wszystkie znaczniki, jakieś ukryte skarby i tak dalej i faktycznie usiądę i nagramy sobie godzinny odcinek i tak dalej, tak jak zazwyczaj mamy w zwyczaju, no tak jak zazwyczaj robimy. O, zadanie ukończone. Nie ma golda, nic nie ma dla mnie? No dobra, widzimy się za chwilę. A to ciekawe, bo otrzymuję wam tutaj nagrywanie i znajdujemy się, słuchajcie, na środku koło kłomnicy, na środku jakiejś wyspy. Tutaj był znak zapytania i był tu ukryty skarb. No i teraz się tam do tego skarbu udamy, ale to co było ciekawe, to znalazłem tutaj... Warto się tu rozejrzeć. Wiedźmiński znak szkoły wilka. Więc nie wiem, czy to, co nie znajdziemy, to nie będzie czasem związanego właśnie z owym cechem. Nie wiem, czy to może będzie jakaś zbroja, czy coś. Chętnie pokażę wam też to wszystko. Ale tu jest ładnie zrobione to wszystko. Nie wiem, pojebany jest ten Wiedźmin. Nie dość, ta mapa jest kurwa gigantyczna. Nie wiem, fakt, że to wszystko, nie dość, że to jest mapa sama zrobiona, to przecież jeszcze oni musieli kurwa zrobić podwodne rzeczy, nadwodne, czyż to jest jakiś kosmos. Jest, nie wiem, czy istnieje większa mapa, że pewnie istnieje, ale jeszcze na tej mapie znajduje się
tyle różnych aktywności, od groma różnych aktywności. Jakieś znaki zapytania, jakieś misje poboczne, jakieś ciekawostki, jakieś listy, jakieś bestiariusze, jakieś opowiedzenia. Wydaje mi się, że Wiedźmin to jest naprawdę najbardziej dopracowana gra. W jaką miałem okazję zagrać? Niby warto się tu rozejrzeć, ale coś nie widzę z wiedźmińskich rzeczy. Może w jakimś innym tym. Darta stronica, odwar z Leszego. Żeby teraz kurwa jeszcze nie utonąć, bo nie chcę. Dobra, wypierdalasz Gerward na powierzchnię. Może osobna misja będzie. Nie płynie mi na powierzchnię Gerward. Dobra, utonąłem, zajebiście, nie? Ja to jednak kurwa jestem amigos. Please? Dobra. Może jest tak, że muszę specjalną mapę znaleźć i ta mapa nas tutaj doprowadzi do tego miejsca, a tak na własną rękę to się nie za bardzo da to znaleźć. I że dwie rzeczy się znajdują. Ten skarb ukryty i właśnie wiedźmiński jakiś tutaj... jakaś wiedźmińska zbroja albo coś takiego. Wiedźmiński miecz może cechu wilka, tak? No tylko chyba nie znajdziemy tego tutaj. Może jeszcze tam jest, to zobaczymy. Fajnie zrobione zostały te ruiny, zdecydowanie. Ładnie to wygląda. Możemy tylko przypuszczać, co tu kiedyś było. Jakiś wielki zamek, wszystko się zapadło pod wodę, ale no wygląda kurwa znakomicie. To mi trzeba przyznać twórcom. CD Projekt Red. Już nie pamiętam, gdzie była ta skrzynka. Nie wiem. Chyba nie za bardzo znajdziemy. O! To ostatnia skrzynka chyba, która się świeci. Tu albo... albo chyba nigdzie. Miecz Mariborski. No nie ma. Stronnica. Manuskryptu. Smoczy sen. To mi się nie zbagował. No nic tu więcej nie ma. No to niepotrzebnie. A jest jeszcze kurwa jedna skrzynka. Jeszcze coś tam jest. Wie nawet. Jocie dupca. No może tutaj w takim razie. Nie chcę odpuszczać tej miejscówki. Znaleźliśmy tutaj wiedźmińskie te. O! Nie. Może tutaj, to wygląda solidnie. Wiedźmiński znak jak znaleźliśmy, to może... Jest! Ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu wilka. Zajebiście. Spoko, nie będę musiał tutaj wracać. Dobrze, że tutaj to znalazłem, ten znak. Ale to niestety jest tylko i wyłącznie schemat na to. Szkoda, że nie jest to bezpośrednio jakiś miecz albo coś takiego. Pokaż to. Ulepszona zbroja wiedźmińskiego cechu wilka na 21 poziom. Dopiero. No, ale przy okazji znaleźliśmy, więc spoko. Nie będziemy musieli tego szukać, kiedy będę szukał tych zbrój różnych cechów, bo pewnie będę chciał je skolekcjonować absolutnie wszystkie. Widzimy się już na miejscu u barona albo u wiedźm. Dobra, znajdujemy się we wsi pod Gaję. I zamiast wykonywać misję główną, postanowiłem zrobić zlecenie leśnico, bo ono jest na 10 poziom, a my ten poziom mamy 7. Przed wyruszeniem na to zlecenie ulepszyłem sobie no pancerz mam lepszy, rękawice, a wiem co miałem wam robić przed ulepszaniem przedmiotów. Zapomniałem o tym, miałem klikać wam statystyki bohatera, żeby było wszystko jasno widać, jak bardzo zmieniły się moje statystyki. No nic, no to tu widzicie, takie są stacy. Nie wiem jakie były poprzednie, no ale wymieniłem miecze, jeden miecz chyba stalowy. Pancerze, rękawice, buty, porobiłem tutaj kurtkę łowcy nagród i buty tropiciela. Jak wbijemy 8 poziom, to sobie zamienimy te buty, które mamy, na te nowe. To już przygotowałem w razie wbitego następnego poziomu. Wydałem 3 punkty, które miałem na umiejętność, która nazywa się skupienie. Spadek adrenaliny po otrzymaniu obrażeń jest zmniejszony o 60%. Do pizdy jest to. Ale później mamy coś takiego jak niezabijalność i
to nam daje, że gdy żywotność spadnie do zera punktów punkty adrenaliny zostają natychmiastowo zużyte do jej odnowienia. I to już jest fajne. Dlatego poszedłem tutaj w to. No i co? I tyle. Opanowanie. Każda walka rozpoczyna się jednym punktem adrenaliny. Możliwe rzucenie znaku na najwyższym poziomie. No i pójdziemy oczywiście w szermierkę po lewej stronie, w to po prawej może. I oczywiście w znak Quen. To teraz chciałem właśnie rozdać te trzy punkty w sumie na znak Quen, czyli wyczerpana tarcza Quen odpycha przeciwników. Ale zdecydowałem, że pójdziemy tutaj, bo jednak ta umiejętność niezabijalność jest totalnie turbo OP. Idziemy zrobić zlecenie, bo ja tak nie nagrywam odcinków na raz, tylko przerywam po 4 razy, więc może dzisiejszy odcinek nie być w najwyższym, może dzisiaj na tym odcinku nie będę w najwyższej formie, jak tak to przepraszam, bo to taka składanka bardziej, na samym początku przynajmniej. W sprawie ogłoszenia o leśnicy, wyjedaliście, tak? A no ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję, żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Oj wariacie, nie przesadzaj, leśnica. Rozmawiajmy o nagrodzie. Pozorny przeciwnik. No to ile sobie policzycie? Okej. Okay. Ja myślę, że konkretnie 260 to jest uczciwa cena. A niech będzie. Zajmę się tym. Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą, na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. Dobra. Nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. A co to właściwie jest, kurwa, leśnica? Dobrze by było wiedzieć, co to jest leśnica. Podobno możesz mi opowiedzieć, co to za rodzaj potwora, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuj ją dokładnie opisać. Bo ja muszę eliksirki tego. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Coś kurwa rozumiem. Widziała. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Zawsze coś. Nawet jej nie słuchałem, jak tak mówiła, to go. Dobra, przeszukaj okolice pola używając wiedźmińskich zmysłów. Ja to bym przeszukał mój ekwipunek w poszukiwaniu odpowiedniego oleju, bo coś czuję, że ten przeciwnik, kurwa, łatwiej nie będzie. Takie mam wrażenie, że to nie będzie takie o przechadzka po tak zwanym parku. Będzie pewnie walka z bosikiem, nie? Nie wydaje. Szła tędy kobieta, boso. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. A gdzie biegła? Gdzie biegła? Gdzie kurwa biegła? Tu biegła. Dobra, gaz, chłopie. Co to jest? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Nóż zabójczy? Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągną zwłoki, ślady są wyraźne. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? List zaginiony w grobie. Chociaż mówiłem mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to... Czemu są tak głośne dźwięki? Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju nigdy. Musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź,
Tam, gdzie zawsze twoja Zula. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Północnica. To dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Znowu północnica? Dobra, ale przynajmniej może istnieje szansa, że zrobimy dobry olej. Po raz pierwszy w gierce. Północnica. Pokaż mnie tutaj. Północnica to jest jaki olej w sumie? No tak, najpierw trzeba zobaczyć w bestiariuszu. Przygotujmy się. Północnica, leśnica. Możliwy na księżycowy pył, olej przeciwko upiorom i QM. Dobra, możemy zrobić, chyba że będzie turbo drogi. Olej przeciwko upiorom. No chyba drogi nie jest, wydaje mi się. Tak, zróbmy. Pyk, plus 10 ataku i duwa. Kolejne nałożone ostrze sprawiają, że broń nadaje więcej obrażeń. No wiem, o 10 punktów to może niedużo, ale... Spróbujmy, zobaczmy jak to działa. Pewnie byśmy ją pokonali bez tej kolei, ale... W jakiej sprawie? Domy chciałem kupić, mistrzu. Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No... Młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Weź miejsce spotkań, kochanku. Czynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Ważne, że mi zapłacą. A jak my to Gerward zrobimy, to najmniejsze ma znaczenie. Znaleźć miejsce spotkań. Za pomocą wiedźmińskich zmysłów mam to znaleźć? O. Pal lis od kochanka i krew za krzepką. Północnica za dnia się nie zjawi. 23 wystarczy. O! Fajna scena to było. O kurwa! Ale ładno. Witam! Leśnica. Ekwipunek. Oleje. Tak, właśnie chciałem skorzystać z oleju, tak jest. I oczywiście go nam już zakładamy, srebrny. Założyłem już? Już? Założyłem już? A jest! A to czemu nadal mam o... To ma 20 ładunków i za każdym razem będę mógł nakładać ten olej i nie muszę go robić raz? O kurczę, ale fajne, ty! Jocie dupca, ty, to jakbym wiedział, to... To by było dopiero. Dobra, czyli to są w miarę tanie te oleje w sumie. Dobra, chodź. O kurwa, ty, unika Jerdena. Pyk. Dobra, na razie SS. O! No, kurwa. Zamiast z tym S to... Normalnie z S, ty wariacie. Kurczę. Dobrze, jednak olej się chyba przyda, mam wrażenie. Oj. Kurde, najgorsze jest to, że nie mogę QE nawalnąć. Bo muszę Jerden na ziemię. Żeby ją w ogóle zadawać jakiś damage. A poza Jerden to ciężko z tym damage'em. 29. Tak mi pierdolnie to za pół... A ja nie mam regena w ogóle życia. Pierdalaj Gerward, suszone owoce. Dobra, jakieś zamrożenie wpadło. Zajebiste. Wolniejsze jest pewnie dzięki temu. Oj, a tu co się stało? Chodź.
Chodź, nie będę cię gonił. Tutaj lepsza widoczność. I dojadę. Pyk. Pyk, pyk, pyk. A zrobię jej coś na przykład Quena albo czymś takim? Hmm. O kurwa. Nie Quen, tylko jakby Ignia albo Axie? Chyba nie. Zarden? Nie? O! Dobra, żeby się nie wypierdali Quen. Jarden. Unik. Przechadzka po parku. Jeszcze mamy ten naprawdę fajnie zlepszony ten mieczyk. Napierdoliłem tyle run, bo nie mogłem wilkołaka zabić. Na niego, że on jest chyba zamrożone dzięki właśnie tym runom, tak mi się wydaje. Dobra, git no. Skąd ja wiem, czy na moim mieczu jest aktualnie założony olej? Nie powinno gdzieś pisać? Dobra. O, nie zginęła jeszcze. Jak? Halo? Zabij potwora, przecież nie ma HP, co się dzieje? Dobra. Chciałbym zobaczyć, jak tam mój olej na mieczu. A już zszedł. Nie rozumiem, jak działa ten olej do końca. A, na 20 chyba ataków jest ten olej. Bo kurwa, to ja za każdym razem muszę to przecież nakładać? Po 20 atakach? Głupie trochę, wiem, że jest mod, który automatycznie nakłada oleje. No chyba to by było lepsze rozwiązanie. Jak ja mam co 20 ataków się zatrzymywać tutaj, żeby olej nałożyć, to trochę nawet psuje imersję. No nic, zobaczymy, na razie to był pierwszy test olejów. Ktoś tam pewnie tego damage więcej zadaliśmy. Jakieś 2 ciosy, zakładałem, że 10% za każdym razem więcej zadawaliśmy, a za 20 ciosów wykonaliśmy mieczem z olejem, no to by wynikało, że 2 ciosy pełne więcej zadaliśmy. A z 20, 22. Niedużo, niedużo, ale to się wszystko po kolei skaluje. Ten gier zapisany, jeszcze chciałbym zobaczyć może w ekwipunek, ale jest kurczę gorąco. No, taki spocony jestem. Nie da się myśleć, nie da się oddychać, nie da się gadać. Ile jest? 33 stopnie. 5% dodatkowy za cios kończący. Ludzie. No to chyba to mam. To jest jakiś inny, nie? Trafą z południcy. Trafą z południcy. Bez znaczenia chyba, nie? A ile to kosztuje? 300? A to też. A 250! No to sprzedamy, wiadomo, dobra. Kurwa, rekin biznesu, witam. Gdzie jesteś, szefie? Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ech. Nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Wszystko. Bywaj. Bywaj, 250. O kurczę, już mam 840 golda, dobra. Fajnie, jeszcze mu opierdolę. Wszystko. Diamentowy pył miałeś, wariacie. Giga dużo warte, nie wiem, czy wiesz. Już jest moje wszystko. Jeszcze za chałupą się coś świeciło. Pewnie, że opierdolę im wszystko. Stara niedźwiedzia skóra, niech będzie. Każdy syf wezmę na plecy. Chlip? Pewnie, że tak. Ostatnio, nie wiem, znalazłem kurwa na Allegro, to jest niesamowite, ale znalazłem, słuchajcie, na Allegro jak kotlety schabowe, nie? Mówię, co? Kotlety schabowe do kupienia? Mówię, niesamowite, kurwa. Aż wpisałem, czy można kupić chleb na Allegro. Byłem naprawdę ciekawy.
Ale oferty zakupu chleba nie znalazłem. To już by było grubo pojebane. Dobra. Udajemy się do kartelu Barona. W sumie to nie jest daleko jakoś. Ale zeskipuję wam drogę, bo pewnie ja po drodze jeszcze z 6 znaczników odnajdę, znając nie, albo pójdę gdzieś, kurczę, coś zjeść. Jak to ja? Zobaczymy. Oczywiście coś zdrowego. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, jak zwykle, słuchajcie, wizowe kłamie. Mówiłem, że udamy się na bagna szukać pani lasu. Natomiast, no jak widzicie, nie mogę się nigdzie tutaj blisko teleportować. Nie chciało mi się zadupcać całej tej drogi. Więc jesteśmy blisko barona, blisko siedziby barona. Próbowałem tutaj wskoczyć jakoś nielegalnie. Przypadkiem w sumie. I udało mi się wskoczyć i mnie wszyscy zaczęli bić. Znaczy bić. Chciałem, żeby byli na czerwono zaznaczeni i pewnie chcieliby mnie pobić. Więc szybko stąd uciekłem, chyba musimy wejść faktycznie oficjalnym wejściem, inaczej będziemy uznawani za intruza. A tutaj mamy jakieś dostępne zadanie, więc najpierw się nim zajmiemy. Jest, stoi tu jakiś ziomuś mu da. Zapraszam, pobij się ze mną, czy coś takiego powiedział. No to idziemy, pierdolisz. Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! No dobra. Gdybyś się mógł o własne ciżmy potknąć, niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwit z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan... O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Czemu chcesz ze mną walczyć? Ale czemu chcesz walczyć właśnie ze mną? Ja twojej pannie Jagódce w niczym nie uchybiłem. Tak? To przyznaj, że panna Jagódka ze wszystkich panien najpiękniejsza. No przyznaj, mówię! Ale ja jej nigdy na oczy nie widziałem. Aha! Więc to tak! Ten despekt tylko krew zmazać może. Wstawaj do walki! Nie no, się zgłupiał kurwa do końca. Litości! Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... Zdaję ci zaraz. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! No spotkamy się akurat, chyba tak, tak, tak. Coś kojarzy tego ziomkę, co on był strasznie upierdliwy i kilka razy się z nim będziemy jeszcze widzieć. No co, to udajemy się. W końcu misja główna. Nie jedna rzecz, z którą mnie skłamałem. Idziemy do Krwawego Barona. Przypominam ostatnio, kiedy spotkaliśmy Krwawego Barona, wycięliśmy kurwa z 7 chłopa w jakiejś wiosce, więc myślę, że no średnio będzie zadowolony, że teraz mu jeszcze przychodzimy na chałupę. Odszukaj barona. Możemy sobie tu wejść tego? A proszę, ciekawe. Zaginiona Anna Stenger, żona krwawego barona, mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona. Takie się tu widzicie ciekawości dzieją. Zobaczmy, może jest tu coś do podniesienia. Może jest jakiś kowal, kurwa, w takiej osadzie, żeby kowala nie było. No musi być kowal, jak nie, jak tak. A może jakieś tutaj ciekawe skrzynki leżą. Przypadkiem, jak się tutaj dostałem wcześniej, to trafiłem na jakieś ruiny i tam faktycznie było sporo skrzynek. No ale tutaj chyba pośrednio. Wszystko pozamykane, nie wiem czemu. Tu powinni ludzie stać, chodzić, biegać. Tu powinien ktoś stać? Mogę coś kupić, kurwa? Chłop? Nie masz ty czego do żarcia? Mam głodnik i piwo. No kurczę, no mam, tylko... Gdzie? Jakieś stanowiska? Coś do kupienia? Chyba krwawy baron tutaj wprowadził tak zwany terror. Co się kurwa dzieje? Co? No właśnie o tym mówiłem, że oni byli na czerwono. Nie no, panowie. Nie no, ja... Baron to kurwa nie będzie zadowolony.
Jak mu połowę ludzi, kurwa, w posadzie wyrżnę. Kurde, do pizdy do akcji. Ciemna atak zawsze tego zaprzewnika, kontra, pach, pach. Dobry tarczownik. To ze względu, że straszny wiedźmin, kurczę, wyżyna jego ludzi? To jest tego? To jest wszystko pozamykane? Co się dzieje, kurczę, tutaj? Jak kiedyś byłem poza odcinkiem, trochę inaczej zapamiętałem. Kto idzie? Baron, to wszystko. Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Ja cię kręcę. Trzeba znaleźć inny sposób. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Ciekawe ty, nie wiedziałem, że to tak zadziała, kiedy rozprawimy się z tymi gagatkami i zabijemy ich. Może dlatego, że ostatnio, chyba jak grałem poprzednio... Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Chyba jak grałem ostatnio, to zabiłem tych ludzi barona, ale później wyszedłem tylnym wyjściem, a tutaj, kurwa, na przodzie jeszcze mu z pięciu chłopa wyrżnąłem, więc może dlatego. Dobra, chłop, no. Witaj. Witajcie. Witam. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym... No co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Uczciwa oferta? Nie naciągniesz mnie? Czemu chcesz mi pomóc? Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstajach, nie? Tamtejszy karczmarz to mój szwagier. Nie naciągniesz mnie? No to jakby nie kończy naszej rozmowy, więc... Nie naciągniesz mnie, jeśli jest inna droga, znajdę ją. Nie znajdziecie, albo i nie znajdziecie. Nie no, wróć do starca, albo znajdź inne wejście. Słuchaj, dziadynka, mnie nie wkurwiaj. Tędy se wejdę sam. Chodź. Dobrze, już jesteśmy na górze, nie jest najgorzej. Chociaż chciał nam pomóc, więc mogliśmy dopłacić. No jak nie tutaj, jak tędy, jak to nie jest wejście, to jakby... O! O! To chyba nie jest wejście, jak jest to ewentualnie zbugowane. Może z drugiej strony. Tędy. No, raczej też nie. Dobra. Słuchaj, za 15 kurwa koron, jak ja mam biegać jak debil. Nie denerwuj mnie tu, chodź tu. Tam koron czy... Nadal nie wiem, jaką my walutą, kurwa, operujemy. Muszę się nauczyć w końcu. Niewielki datek i powiem wam, jak wejść. Nie będzie. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece, utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? No właśnie. Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. No to raczej bym, gdzie, kurwa, nie znalazł. Dokładnie. Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto.
aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Wiadomo, lewo, prawo, później w tak, tu, ten, w lewo, jasne. Ja to uwielbiam zawsze, jak tak mi opisuje gra właśnie. W lewo, tu, ten. Ty, tak i tak mnie kurwa nie lubią. To wyskakiwać kurwa z mięsa. Wszystko wam pozabijam w tej wiosce. Myślę, że tak im na pewno pokażę, że nie ma się czego bać. Dobra, to było z 200 metrów koło tego. Koło tego głównego wejścia. Nie ma szans, żebym to znalazł solo biegając. Gdybym ja za 15 koron miał ta kurwa za dupce całą mapę, to... Koron, czy co to jest? No, nie wiem. Jak dostaniemy pieniądze, to będzie napisane, ile dostaliśmy i jakiej waluty. Wtedy będę wiedział, to będzie napisane, że... A wydaje mi się, że nowigradzkie korony, tak? Tak mi się wydaje. Na pewno wiem, że tu jest wiele walut, no nie? To nie są tylko nowigradzkie korony generalnie. Sporo tych walut. A później wszystkie te waluty, które udało nam się zebrać, będziemy mogli wymienić. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Ty no, aż za ładnej to tej kapliczki nie zrobili. Eustachy, lat 6. Kurwa, za 2 tygodnie się ona rozpadnie. Wietrze. Tak, też mam 6 lat. Dobra. Jest wejście. Chyba będę musiał zanurkować. Kurczę, ciekawe, bo właściwie nigdy tędy nie wchodziłem. Pierwszy raz widzę to wejście. Kurwa. Przysięgam wam, że 6 razy Wiedźmina przeszedłem. Naprawdę. Ja nie żartuję z tym wszystkim, ale ja tu jak zwykle głąb nic nie pamiętam. Zawsze to samo, kurwa. Ja nie wiem, jak to działa. Co się zdało? Czemu nie mogę sterować? Halo? Ej, raz na jakiś czas się dzieją jakieś dziwne rzeczy w ogóle. Klikają mi się dziwne przyciski. Ja nic nie klikam. Takie kurwa jakieś medytacje mi się odpala. Nie wiem, o co chodzi, chłopie. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Kurze mnie to niesamowicie. Hakowany jestem? Nie wiem. Kurczę, dziwne. No dobra, baba wodna. No oczywiście, że to nie mogło być kurwa takie proste, no gdzie? Gdzie, wariacie, co ty? Żeby nie spaść do wody i wyciągaj Gerward mnie tutaj pochodnie, bo nic nie widzę. Wydałoby się kota robić, tylko nie mam eliksirów na kota. Ty, ja mam teraz grom uzupełniony. To nie jest tak, że jak ja już zrobię raz kota, to mi się w nieskończoność będzie uzupełniać? To nie jest tak, że wystarczy, że ja raz to zrobię? A zrób. W ogóle teraz się zorientowałem, że mam przecież... Zrobiłem, czyli mam składniki na niego, po co? Dobra, użyjmy kotka. Pyk. Duwa. To widać. Tak to jest kurwa tragedia. Rynkę zobaczę, glifa wezmę. Elegancko, może tu jeszcze jakieś skrzyneczka, cyk. Receptura. Spodnie. Chemat ulepszony, ulepszony srebrny wiedźmiński. Ulepszony srebrny wiedźmińskiego cechu wilka, ulepszony miecz, tak? To pewnie było za długie, żeby to napisać. Szmaragd? Kurwa, zajebiste rzeczy. Dobrze, że mam tego kota, bo tak to chuja bym widział. Dobrze, idę? A tak, chyba tędy. Kurcy. Dobra, kot jest OP, totalnie. Chyba, że tak na szare jest, psuje trochę wszystko. Jakby nie był na szaro ten kot, pewnie tak jest, że w książkach, nie? Że kiedy on to wypije, to widzisz wszystko na szaro. Muszę być blisko. Jakby te kolory były dużo wyraziste, to by było fajniej. Piemniej by się chodziło po tej jaskini. Może jest jakieś tego. Może jest. Może jest. Jakiś mod na to. Idealnie się kot skończył. Nie wiem, czy on mi się nie uzupełni, jak zmedytuję, poczekaj. Walnijmy teraz F5 i walnijmy sobie medytację.
Tak jest. Godzinka medytacji. Do uzupełnienia został wykorzystany alkohol. Jak, ale czego uzupełnienia? Ty, uzupełnia mi się na bieżąco. O kurde, ale fajne ty. To wystarczy, że ja to raz zrobię i mi się ulepsza na bieżąco. Zajebiste. Ty, fajne. Natychmiastowo przywraca część utraconej żywności. Ja myślałem, że to cały czas będę musiał od nowa robić i myślałem, że to jest cholernie drogie. Wystarczy, że raz zrobię kurwa jelo. Dobra ty, zajebiście. Ty, to ja mogę tą jaskółeczkę kurwa jak... Jak chłopie wodę pić. W zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Tam. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Wątek barona jest bardzo ciekawy. Fajny jest. Chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Dlaczego niby miałby ci się przydać? Przydać? Do czego? O proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Myślę, że jakbyś chciał, to by ci te cały ten garnizon... Ja chłopie, kurwa... Żyto. Gdzieś na żniwa. Miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Nie. Albo nie, no pewnie, żeś. Dawaj. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Mógł Snip Winta zagrać, na pewno będziemy mogli... Musi mieć jakieś OP karty. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivii. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Paskudnie to jak chuj. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Córkę mu pewnie mamy od... Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. No ma być groźba? A co mi to mówisz? To ma być groźba? Ech, jednak nie jesteś taki bystry, jak mi się wydawało. Nie, to nie groźba. Widzę, że muszę mówić wprost. Wiem, kogo szukasz. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. O, czy my teraz będziemy... To będzie cutscenka, czy będę miał okazję chwilę pograć pewną postacią? Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś... A włączyłem mocno. Alternatywne stroje jak coś. Nie wiem, już za dużo razy widziałem te zwykłe stroje. Bo włączałem alternatywne. Normalnie ma taką zwykłą koszulę, teraz w jakiejś dziwnej zbroi. A myślę, że to za dużo nie zmienia. Będzie. To oficjalny alternatywny strój, który można sobie zmienić w ustawieniach, kiedy ma się... nie wiem, wersję deluxe czy cokolwiek. Kiedy grasz Cyrillą, ekwipunek i znaki są zablokowane, no. Mało brakowało. I możemy pograć Cyrillą. Mogę mapę odpalić? Mogę tutaj.
O proszę. I mam... Ty, a jakby... nie, no może nie, ale... Kurwa, to jakbym poszedł misję wykonać? Ciekawe, co by się zbugowało, nie? Nie no. Jest, naprawdę jestem ciekaw, co by się zbugowało. Nie mogę stąd wyjść. Kurde. Ciekawe, co jakbym poszedł Ciridan, to by pomyśleli, że jestem Geraldem, bo to tylko podmieniło postać. Kurde, może się uda. Czekajcie, czekajcie. Wiem, że trochę psuje klimat tego wszystkiego. Ale zbyt dużo razy przeszedłem grę. No nie da się chyba. Dobra. Jak tu się wykonuje taki fajny skok do przodu? O, bo tędy może? Kurwa, no muszę spróbować, bo mnie rozniesie. Ta wiśnie w lesie. Ten kto doniesie. Teraz mnie kurwa rozniesie, nie sprawdzę. Zabij wilki, dobra. Cio. Jak się tu wykonuje ten... Aha, tak. To jest mój unik, kurwa. Pa. Dobra, raczej się nie wyjebiemy z Ciridzą. Na wilczkach poziom 5. Nawet na najwyższym poziomie. Chyba tak jest to skonstruowane, że nie mam za bardzo możliwości się wyjebania. O, pamiętam, kto tu będzie. Co mi się nazywał? Nie pamiętam. Nie nazywał, ale... Możesz zejść! Jest Janko? Chyba Janko. A, to jakaś ta dziewczynka. Myślałem, że to Janko. Janko? Chyba Janko się... Ale nie chcę też spoilerować, kto i co. Cześć, mała. Zgubiłaś się? A ten kto grał i ten, kto wie, to... Tak trochę. Ty też? Ja się nie gubię. Też się zgubiłam, chyba. Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna, rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. I te wieźmy to zabijałem dzieci? Nie wiedziałem w sumie. Kiedy wyszliście z tatą z domu? No to wychodzi chyba, nie? I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. Kurwa, 300 IQ. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy 34 i wielkie stopnie. Zęby. I cały był okropecznie straszny. Żyć się nie da przy takiej temperaturze. Nie bój się, obronić się. Widzisz, co mam na plecach? Mieczur. Tego boją się. Nie tylko na plecach. Ale ten na plecach chodź, jest mniejszy. Podsadzę cię. Czemu tylko dobre żarty muszą być zawsze w jednym temacie? Wszystkie żarty, które powiem, muszą być tylko i wyłącznie na jeden temat, kurwa. Doria Ciri, król wilków. Cześć Małgosie. Dobra. Jak tu się uniki robiło? O, ty. Kurwa, teleport mam. Pyk. Chłopie. Jebana tam umiejętność. Dla tych, którzy nie do końca słuchali, a nie oglądali moje filmy, szybkie przypomnienie. Ciri może się teleportować, dlatego że jest
nie wiem jak to się nazywa, starszą krwią, chyba tak, jest w stanie kontrolować czas oraz miejsce w stopniu, który nie jest kontrolowalny dla nikogo innego, oprócz właśnie dla starszej krwi. Może zapierdalasz po światach różnych i tak dalej. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Ale mówi o nas chyba, o Wiedźminie. Że my tatko, a nie o Emhyrze. No leży, leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Chciał być twardy, niemiętkim. Daję spróbować. Prawdziwego życia. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. Coś tam chyba Ciri nauczyliśmy. A to co? Wyssany szpik. Kermoren. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Krucie nie żyje. Rozchylone usta, przekrwione wargi. O, język przegryziony. Dobrze robił Loda. Znowu żarto. No muszę przestać, naprawdę. Ja od dzisiaj będę najmniej pół godziny czytał żarty, dobre żarty, kurczę, kawały przed nagrywaniem odcinków. Tak już pół godziny zawsze rozgrzewam twarz. Wypadek. O. Akurat, król wilków go dopadł. Bo nie jest dobrze, kurczę. Moimi wypowiedziami. A co zrobimy, jak nas dopadnie? To zaraz powiem. Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. O, mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie. Taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek Wesemir. O, dobra. No to co, zbierz to jad, kliknijmy, zaznaczmy sobie to pod V. Zbierzmy ten. A, nie mogę tych zaznaczyć? Ty. A podążaj za Małgosią, mam, tak? Czy... Nie. Co on kurwa zrobić? Podążać za Małgosią? Czy zbierać ten tojad jebany? Chciałem powiedzieć, że ty... Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę na to, że... Nie no, ona nas prowadzi do wilka, kurwa. Trzeba pozbierać te rzeczy, bo będę walczył z wilkiem... 500 lat. Podbrzusze całe zakrwawione. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. Otwierajmy. Ostatnio ktoś mi nawet in real life zwrócił uwagę, jak sobie gadałem z takim ziomem. Nie wiem, kto to był, jakiś taki... Jakiś gościu po prostu. To mnie zapytał, czy jestem z Polski. Ja mówię tak. No tak. Tak mu mówię. On mówi, dziwne. No to zapytałem czemu, on mówi, że... Bo gadam dziwnie. Tak mi powiedział i nie jest w stanie zrozumieć. I od tego czasu zrozumiałem, że może warto jest faktycznie, szczególnie kiedy zajmuję się nagrywaniem czegokolwiek, warto jest może popracować. Mam już wszystko. Teraz nad rozmowami, rozmawianiem, wypowiadaniem. Spokojnie zrobię olej. Rzeczy. Uf. Dzieci. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Koloru? Ej, koloru. Smarowidło na miecz. Kolor? Koloru, dobrze powiedziałem. No,
Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Dobra, teraz będzie nam łatwiej chyba. Mogę kliknąć EQ? Ja mogę tylko mapę świata kliknąć. Dobra, za Małgosią w takim razie. Dzida, dzida, pani Małgosio. Lepiej chyba było to pozbierać, bo w innym wypadku, szczególnie na tym poziomie, wydaje mi się, że byśmy... Sporo czasu, kurwa, poświęcili na tego wilka. Wilki, słyszysz? Słyszę. Mam nadzieję, że da mi to większy damage, kurwa, przeciwko temu wilkołakowi, a nie to tylko pis na wodę, więc... Ale z drugiej strony, pomyślcie, jeżeli oglądaliście gdzieś indziej serię, gierki, to komu, któremu się chciało z nagrywających tworzyć to, a? Tylko u mnie tak szczegółowo, powtarzam. Kurde, jeżeli siedzę i same mi się palce po klawiaturze przesuwają, z tego powodu, że jest tu po prostu najzwyczajniej w świecie, kurwa, za gorąco. Już ich nie ma, możesz wyjść. To przypał. Ale je pocięłaś. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? To jest za gorąco. Czasem wysyłają, czasem powiedzieć. Same idą. A wracają? Doszedłem do tego wniosku no wcześniej. Ty, przecież tam skonstruowałem zdanie. Chciałem powiedzieć, że jeżeli mi się palce same przesuwają po klawiaturze z potu, to znaczy, że jest naprawdę za gorąco, jeżeli siedzę i się pocę. Tragedia jest. Zmieniliśmy Małgosię. Ty, a to nie jest Małgosia, którą spotkamy? Później razem z... Tędy, przez jaskinię. No to prowadź. A nie, dobra, nie będę spoilerował. A, z Jasiem. Z Jasiem spotkamy Małgosię. Co tu się dzieje? Kurde, jaki obgryziony. Nie, może tu jesteśmy w stanie zbugować gierkę. Nie. Zaraz to ja się, kurwa, zbaguję. Widzę, że niepotrzebnie się cofałem wcześniej, bo... No tutaj mogliśmy pozbierać te rzeczy, ale myślałem, że bezpośrednio już tutaj będziemy walczyć z wilkiem. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Ja się nie boję, bo potrafię skakać, kurwa, po czasie. No bo miałem dart pewien w głowie. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. Młode kibicuje, dobra. O kurwa, no ma... dobra. Nie wiem, czy to dzięki olejowi, czy nie dzięki olejowi, ale idę. Miało to być trochę bardziej wymagające. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przyjmuję. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No nie wiem, czy ten wilk nas poharatał. Jedyne, co on poharatał, to może moją psychikę, kurwa. Mi się przykro zaczęło robić, jak przypomniałem sobie walkę Gerwardem. Z wilkołakiem, którą odbywaliśmy chyba w poprzednim odcinku. Ładna w ogóle sceneria, mam wrażenie, że wszystko jest takie fajne, jasne i tutaj świeci słońce, wydaje mi się. Całkiem spoko. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. Wiem, co zrobię, wiem. No bo dobra, nie, wykluczować sobie twarz chciałem, ale... Głupie to wygląda. A ta druga? Żadna, tak, to oświetlenie kurwa, jest. Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Chujowe. Ale ta starsza może i nie wasza. To ładna, ale całkiem podobna. Wykluczowania. To jak? Panie, nagroda będzie?
Ja ci kurwa dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim czem posztuję! Podobno. No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję. Od razu będzie miała blisko. Jedź spokojnie. Pogadamy. Do spełnienia obowiązków kobiecych. Szowinizm jest. Seksizm jest. Zajbi się. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę. Oczywiście wszystko to są tylko i wyłącznie no i... żarty. No to kurwa. Już o. Temat na całkiem inną rozmowę. Co się tak stało zwany czarny, czarny humor. Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. O. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Gadaj, powiedz to dla mnie ważne. Chcę, muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego, nie rozumiesz? Rozumiem, ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. A co jeśli nie zechce? A co jeśli odmówię? Bo po prostu nie chcę ci pomóc. Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę kurwa bardzo. Ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki. I dasz radę. Kiedy ostatni raz widziałeś? Motywacja. Motywator. Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Kurwa, ale śmierdzą. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyda. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu chuj spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Dziwnie się zadaje te pytania, właściwie znając odpowiedź i znając historię całego krwawego barona, ale... Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Roztrzęsie mnie wszystko, środka. Czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety?
Anna po staremu, cicha jak myszka, Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. No i to jest szanowanie prywatności, to mi się podoba. To jest elegancko, i to jest elegancko. A tutaj? Tutaj, chłopie, to wchodzi wszyscy. To jest elegancko. Na takich zasadach to my możemy żyć. Porządny człowiek, to mi się elegancko mi się podoba. Dobra, zobaczymy, czy jest coś do ukradnięcia. Jest żądanie niż w garczyku. Dobra. Wszystko, wszystkie czytanie listów, wszystkie zadania i tak dalej. Resztę, pokój Siri i tak dalej, nowe zlecenie. Zrobimy sobie w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Możecie zostawić lajka, Twitch, Discord, Instagram, wszystko. Drugi kanał znajdziecie w opisie, tam możecie dać follow, lajka, suba. No i tyle, widzimy się codziennie z tej gry czy z innej na tym kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Ciepło.